superbohaterem. Ma taką specjalną moc, która sprawia, że niczego się nie boję. Kiedy jestem blisko niego, ta moc ujawnia się i tato może zrobić wszystko. Kiedy mam jakiś problem, mówię o nim tacie i on zawsze go rozwiązuje. Bardzo ładnie. Ktoś jeszcze chce przeczytać o swoim tacie? Proszę, Wiktoria. Moc mojego taty działa nawet, gdy nie ma go przy mnie. Ale o nim myślę. Kiedyś zgubiłam się w lesie. Już myślałam, że będę musiała tam nocować. Ale zaczęłam mocno myśleć o tacie i on już po chwili mnie odnalazł. Od tamtej pory jestem pewna, że mój tato jest super bohaterem. Pięknie. Ktoś jeszcze? A może ja? A może Piotrek? Przecież sierota nie ma taty! Przestańcie. Spróbuj, Piotrek. Mój tato mieszka w Ameryce. Ma wielką firmę. Produkuje samochody. Na razie nie może do nas przyjechać. Pobuduje dla nas dom. Ale jak dom będzie gotowy, przyjedzie po nas i razem z mamą i siostrą przeprowadzimy się do niego. Dobrze. Czyli o każdym tacie można powiedzieć, że jest superbohaterem. A już w sobotę na naszym pikniku rodzinnym będą zawody sprawnościowe i możecie wziąć w nich udział ze swoimi tatusiami. A jakie będą nagrody? Może tato sieroty wyśle jakieś samochody. Moja mama może być ciasto dla zwycięzców. Ale przecież nie chodzi o nagrody, tylko o dobrą zabawę. Ale jest jeszcze kilka dni, może zrobimy jakieś medale? Co się stało, Piotrek? Nie smakuje ci? Piotrek ma w sobotę piknik rodzinny. No, opowiadał kolegom, że przyjedzie jego tata i wygra zawody sportowe. No i teraz mu głupio. Piotrek. Tyle razy na ten temat rozmawialiśmy. Taty nie ma i już nigdy z nami nie będzie. A ty będziesz? W sobotę nie mogę. Wzięłam dodatkowy dyżur. Piotrek opowiedział, że nasz tato ma fabrykę samochodów w Ameryce. I teraz cała klasa się z niego śmieje. Zawsze mówiłem, że kłamstwo ma krótkie nogi. Tato, proszę cię, przestań. Sam widzisz, jak Piotrek potrzebuje ojca. Zamiast siedzieć w tym garażu i konstruować te swoje roboty, mógłbyś mi trochę pomóc się nim zająć. Oczywiście, zawsze moja wina. Piotruś,
Przyjdź do mnie za 10 minut do garażu. Coś ci pokażę. No dobra. Dobra. O, Piotruś, chodź, zobacz. Wgramy mu jeszcze kilka funkcji i do soboty będziesz miał tatę super bohatera. Dziadku, ten robot jest super, ale nie wiem, czy to możliwe, żeby wyglądał tak w rzeczywistości. No dołożymy mu jeszcze trochę sprawności, żeby na pewno wygrał twoje zawody. Dziadku, jesteś najkochańszym dziadkiem na świecie, ale nawet ty nie zrobisz takiego robota do soboty. Mówiłem ci, że nie wolno się poddawać. Robot jest prawie gotowy. Brakuje mu tylko tego dysku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasz piknik rodzinny. Ale, zanim rozpoczniemy nasze zawody sportowe, mamy specjalną niespodziankę dla tatusiów z okazji Dnia Tatusia. Człowiek, który zajmuje się dziećmi, jak nie ma mamy. Mój tata jest mistrzem w gotowaniu i bardzo lubi jeść. Z okazji Dnia Ojca życzę mojemu tacie, by wytrzymał dietę i przez całe wakacje nie jadł ani jednego lodu. Z okazji Dnia Ojca życzę mojemu tacie wszystkiego najlepszego. Bardzo lubię, jak mój tata zabiera mnie na wycieczki do lasu. Lubimy razem szukać zwierząt. A czasami bawimy się w chowanego. Mój tato spełnia wszystkie moje marzenia. Na przykład, kiedy miałam 5 lat, kupił mi konia. Teraz pomaga mi się nim opiekować. Bardzo kocham swojego tatę. Rozpoczynamy nasze zawody sprawnościowe!
Nawet fajny ten tata sieroty. Sierota nie ma ojca, rozumiesz? Sierota, oprócz fajnego taty, ma także fajne imię. Radzę ci je zapamiętać.